bo Polacy oczekują rzeczywiście, że będą więcej realnie zarabiać wskutek obniżenia kosztów pracy, wskutek obniżenia podatków, wskutek podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Decentralizacja państwa oraz wzięcie odpowiedzialności za samorząd poprzez wzmocnienie jego roli. To cele, jakie stawiają sobie członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Kukiz15. Na spotkaniu z posłem Tomaszem Rzymkowskim, które odbyło się 24 kwietnia w Ostrowcu, dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu samorządu. Myślę, że są opcją taką, która walczy o to wszystko, żeby się w Polsce coś zmieniło, a przede wszystkim właśnie w tych małych naszych codziennych sprawach, że tak powiem, czyli tu u nas w regionie, w naszych miastach, tak? Nie tam gdzieś odgórnie. Uczciwość, odpowiedzialność, energiczność. To tymi cechami według ruchu Kukiz15 powinien charakteryzować się idealny samorządowiec. Mieszkańcy powinni uwierzyć w siłę demokracji i z energią aktywnie włączać się w działalność na rzecz swoich miast. Stąd taka inicjatywa spotkania z mieszkańcami, żeby taki przekaz poszedł, że my jesteśmy otwarci na ludzi uczciwych, którzy chcą po prostu działać w samorządach na rzecz swoich lokalnych ojczyzn i to głównie o to chodzi. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to start kampanii wyborczej. To zachęta do aktywnego włączenia się w działalność stowarzyszenia i wzajemne poznanie się. My dopiero chcemy jak gdyby usłyszeć, jakie oczekiwania mają nasi mieszkańcy i wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Ruch Kukiz15 jest zwolennikiem wyborów większościowych na każdym szczeblu, samorządowym, parlamentarnym, pomimo zmiany ordynacji wyborczej. Jednomandatowe okręgi wyborcze urzeczywistniają tą demokrację bezpośrednią, gdzie wyborca głosuje przede wszystkim na człowieka z imienia i nazwiska, a nie głosuje na szyld komitetu wyborczego czy szyld partii politycznej. Spotkanie z Tomaszem Rzymkowskim było okazją do dyskusji o bieżących tematach politycznych, o sprawach krajowych i polityce międzynarodowej. Odbyło się w kameralnym gronie. Z Ostrowca poseł udał się na spotkanie z mieszkańcami Kielc.